Cześć, witajcie w kolejnym Jack Vlogu, z którego dowiecie się, że wreszcie po ponad 20 tysiącach kilometrów zmieniłem olej w moim Mixtape'ie. A jeśli wytrzymacie do końca filmu, to będziecie mogli wziąć udział w pierwszym na tym kanale konkursie z nagrodami. A w zasadzie to z jedną nagrodą i małym bonusem. Zapraszam na film. Olej oczywiście powinienem zmienić wcześniej. Myślę, że 15 tysięcy kilometrów to odpowiedni interwał przebiegu pomiędzy wymianami. Wraz z olejem zmienię filtry oleju, powietrza i przeciwpyłkowy. Poza tym już w momencie zakupu mojego X-a świece nie były nowe, więc i one będą do wymiany. Ostatnio pojawił się również niepokojący dźwięk w czasie odpalania samochodu, o taki. Być może uda się go wyeliminować przy okazji wizyty w serwisie. Na koniec zmienię koła na letnie, bo zima, miejmy nadzieję, w tym roku już do nas nie wróci. Jeśli chodzi o olej, to jak widzicie, zdecydowałem się na produkt polskiej marki PMO. Dlaczego? PMO to mało znana marka, co rodzi określone konsekwencje. Przede wszystkim, skoro nie ładują milionów złotych w reklamę, a nie ładują, bo inaczej marka byłaby bardziej rozpoznawalna, to równocześnie, moim zdaniem, w niższej cenie mogą zaoferować oleje lepszej jakości niż produkty znanych marek. I z tego co wiem, tak faktycznie jest. Poza tym, żeby olej oznaczyć jako na przykład 5W30, musi on spełniać określone normy lepkości w temperaturach niskich i wysokich. Nie będę przytaczał tutaj konkretnych liczb, ale rzuciłem okiem na dane dotyczące olejów PMO i wynika z nich, że normy spełniają one z nadwyżką, czyli krótko mówiąc, mają lepkość lepszą od minimalnej wymaganej zarówno w temperaturach niskich, jak i wysokich. Dodatkowo musicie wiedzieć, że mocno upraszczając sprawę, olej silnikowy składa się z bazy i dodatków uszlachetniających. Skład bazy wpływa na możliwość określenia oleju jako mineralny lub syntetyczny, tyle tylko, że w Polsce brakuje norm, od których zależałby precyzyjny podział w tym zakresie. I właśnie dlatego warto wiedzieć, ile w oleju opisanym jako syntetyczny faktycznie jest bazy syntetycznej. PMO produkuje swoje oleje na kodach 34, co oznacza zwiększoną zawartość baz syntetycznych i dodatków uszlachetniających. W praktyce PMO ma o około 5-10% więcej takich dodatków niż konkurencyjne oleje. I tutaj kolejna istotna sprawa. Poza procentową zawartością dodatków uszlachetniających w oleju, ważne jest także ich pochodzenie. W przypadku PMO producent, jak deklaruje, kupuje wyłącznie syntetyczne uszlachetniacze od certyfikowanych dostawców. Z tego co udało mi się ustalić, żadne dodatki nie pochodzą też z recyklingu, co w zasadzie może mieć miejsce w przypadku innych olejów. No mamy mniej więcej stan w tej chwili. Tak, jeszcze połowa, musimy tak? Odpalić, tak. Mhm. To jeszcze filtr swój zaciągnie. Do uzupełnienia. Sucho. Mhm. Wspominałem poza tym na początku, że PMO to polska marka. I tak faktycznie jest. Żeby jednak zadbać o właściwy proces technologiczny i nadzór nad jakością finalnych produktów, PMO produkuje swoje oleje w holenderskiej fabryce. To tak na koniec dla osób, które obawiałyby się, że skoro nigdzie w Polsce nie ma wielkiej fabryki tej marki, to być może jej oleje powstają w jakiejś garażowej manufakturze. Nie, tak nie jest. Tutaj możecie zobaczyć numery filtrów do X-Type'a z 3-litrowym silnikiem benzynowym. Numery filtrów oleju, powietrza i przeciwpyłkowego z węglem aktywnym. Pomimo sporego przebiegu do ostatniej wymiany filtrów, jak widzicie, filtr powietrza jest dość czysty. Natomiast filtr przeciwpyłkowy znajdujący się na podszybiu od strony silnika jest bardzo brudny, ale trudno się dziwić, bo przecież mieszkam w Krakowie. Krótkie podsumowanie kosztów. 4 litry oleju 5W30 PMO kosztuje 120 zł. Pamiętajcie, że PMO to oleje premium, czyli wyższa półka, choć w cenach konkurencji ze średniej półki. Jeśli dotrwacie do końca tego filmu, to będziecie mogli wygrać 8 litrów tego oleju, albo też przez najbliższy tydzień skorzystać z kodu rabatowego na jego zakup na stronie PMO. Wracając do kosztów. Filtr oleju kosztował 32 zł,
filtr powietrza 35 zł, a filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym 50 zł. Świece Boscha kosztowały 37 zł za sztukę, czyli w sumie 222 zł. No cóż, takie są koszty aksamitnego brzmienia silnika V6. Z kolei za robociznę polegającą na wymianie świec i regeneracji rozrusznika, dziwny dźwięk, który prezentowałem Wam na początku, pochodził właśnie z rozrusznika, zapłaciłem w sumie 388 zł. Ostatecznie przy okazji wymiany świec nie wymieniłem uszczelki kolektora, bo żaden sklep nie miał jej akurat na stanie. Jak widzicie, koła letnie już na samochodzie. Poprawił się nie tylko wygląd mojego X-a, ale i właściwości jezdne. O tym jednak więcej opowiem Wam w kolejnym vlogu, bo u mnie cała zima upłynęła pod znakiem poszukiwania przyczyn myszkowania X-Type'a po drodze. A teraz zapowiedziany konkurs. 8 litrów oleju PMO wygra osoba, która po pierwsze zasubskrybuje mój kanał, po drugie polubi fanpage PMO na Facebooku, a link do tego fanpage'a umieszczam w opisie, a po trzecie jako pierwsza w komentarzach pod tym filmem poda najbardziej zbliżoną do prawdziwej, przy czym z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, wartość parametru określającego odparowywalność oleju PMO 10W60, czyli tak zwaną wartość NOAK. Możecie szukać tej wartości w sieci albo po prostu strzelać. Na Wasze odpowiedzi czekam przez 7 dni od daty publikacji tego filmu. Jeśli jesteście zainteresowani produktami PMO, to zachęcam Was do odwiedzenia ich sklepu internetowego, do którego link również znajdziecie w opisie. Przez najbliższy tydzień, wykorzystując kod, który widzicie w tej chwili na ekranie, możecie kupić wszystkie produkty z rabatem 15%. Na koniec chciałem jeszcze bardzo gorąco podziękować serwisowi Mexol zlokalizowanemu w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 118 za gigantyczną cierpliwość do mnie i tego Jaguara. Poza tym za świetną robotę, jak chodzi o bieżący serwis i ustawianie zbieżności w moim Jagu. Jeszcze raz wielkie dzięki. W tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym.